osobliwość. To jest na pograniczu medycyny i cyrku w gruncie rzeczy. To jest chyba dobry przykład. Tak, fotografia zdolna jest uchwycić wszystko to, co nietypowe, odbiegające od normy, tak jak i w tym sensie kontynuuje sztukę jarmarczną. Tak jak dawniej po jarmarkach ludowych obwożono kobiety z brodą, karłów, olbrzymów, rozmaite wybryki natury, tak teraz fotografia rzuca się chciwie na tego rodzaju tematy. Wielu fotografików jest tym zainteresowanych, ponieważ im się wierzy. Tak, ponieważ, nie wiem, rycina kobiety z brodą, tak jak mówiłam o tym na innym przykładzie, mogła być fantazją artysty, zdjęcie nie kłamie i artyści często do takich motywów sięgają. To jest akurat, to jest para dzieci z przytułku, chłopiec dotknięty no, skarłowaceniem i jakaś nienormalnie duża dziewczynka. I jest to dość makabryczne czy upiorne, ale proszę sobie wyobrazić, że tego rodzaju zdjęć w archiwach XIX-wiecznych jest bardzo dużo. To się wydawało interesujące. Tak, zdjęcia akurat to są amerykańscy chłopcy uliczni, którzy palą papierosy. Tak, a zatem znowu jeszcze jedno, można powiedzieć, funkcja reportażowa. Tak, chłopcy są, z pewnością ustawiają się do zdjęć, są bardzo zadowoleni, że mogą pokazać, że już palą. Są zblazowani, ale zarazem mamy poczucie, że to zdjęcie chwyta pewną prawdę, że jest na swój sposób dokumentalne.